Hej, witajcie, jestem Dragon, witam w kolejnym odcinku z gry Conan. Trochę taki nietypowy start w wodzie. A to dlaczego? Bo jesteśmy już w drodze, by wam pokazać, jak zdobyć krew demona. Jeśli chodzi o krew demona, to nie jest nic trudnego. Musimy zabić bossa. Mamy takiego z jedną czaszką. Jak już go zabiliśmy, bierzemy siekierkę, po prostu w niego walimy. Może wylecieć krew, może nie wyleci, tak jak właśnie teraz to zrobiło, nie wyleciało. Także widzimy się już przy kolejnym. Tutaj już oni walczą z kolejnym bossem, jest to pająk. Już nie żyje. Bierzemy znowu toporek. Jak widzicie, leci krew demona. Trochę posoki, pancerz. Przy okazji wyleciał nam klucz. Kluczem otwieramy skrzynkę. Wydropił nam 51 obrażeń, a mój ma 60. Tak jak widzicie, krew demona by był na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostaw suba, łapkę w górę oraz komentarz.